się. Jaki jest jego ulubiony kolor? Myślę, że... akwamaryna. Nie chcę sprawiać ci zawodu, ale mój ulubiony kolor to... to akwamaryna. Nie doceniłem cię. Nie chodzi. Czy przyjaciel jest prawo, czy leworęczny? Odpowiedź brzmi praworęczny. Patryk jest sup. Skąd wiedziałeś? To proste, Patryku. Wiem, bo jesteś moim najlepszym kumplem. Czy przyjaciel ma pępek na zewnątrz, czy do środka? Nie podglądaj. Wcale nie muszę podglądać. Odpowiem z zamkniętymi oczami. Patryk ma... O, ciekawe jak odpowie. Nie przeżyję napięcia. Do środka. Zaraz to sobie sprawdzimy. Do środka. Jeju. Jak on to robi? Czary. Moja kolej. Daj mi jakieś trudne pytania. Nie takie prostackie jak te twoje. Okej. Pytanie pierwsze. Jaki jest jego ulubiony kolor? Kurczę, no. Wytoczyłeś ciało. Kolor. Kolor. A? Nie podpowiadaj. Niebieski. Nie, nie, nie. Czysty. Nie, nie, to nie to. Chwila. Zaraz. 14. Odpowiedź brzmi... beż. Na karaski! Blisko byłem! Pytanie drugie. Czy przyjaciel jest lewo, czy praworęczny? O, ciężkie, ciężkie. A prawa? Czy lewa? Praworęczny! Niestety, Patryku, jestem oburęczny! No, patrz te rybno! Kolejne pytanie. Czy twój przyjaciel ma pępek na zewnątrz, czy do środka? Pępuszek, tak? Do środka! Znowu pudło. Mam pępek zewnętrzny. Ja tatarski sos! Następną odpowiedź znasz. Co twój przyjaciel najbardziej lubi jeść? Kraboburger. O, przypomniałem sobie. Najbardziej lubisz jeść pomejoburgery. Nie. No myślałem, że to akurat wiem. Spróbujmy zatem coś łatwego. Czy twój przyjaciel to chłopak, czy dziewczyna? O, trudne się trafiło. Wyrobiony biceps. Patrz, rzęsy długie i podkręcone. Pas. Następne pytanie. Chyba to wygram. Jaki kształt ma przyjaciel? O, to akurat wiem dobrze. Możesz powtórzyć pytanie? Jaki kształt ma ten twój przyjaciel SpongeBob kanciastoporty? Krągły, płaski, sześciokątny. Kanciastoporty. O, ma to na kredytka. 5 sekund. On jest trapezem, pięciokątem, bezkształtny. Teraz minął. Trójkątny. Nie. Gamonie, łódź mi zepsuły. No, i kto wygrał ten głupi quiz? Remis był. Nie powiedziałbym, ale świetnie się bawiliśmy. Pokaż na to. Trójkątny kształt. Patryk, nic o tobie nie wie, nazywasz go najlepszym kumplem. Co nie? Wyszło, że wcale się nie przyjaźnimy. Nie, nie.